Halo, halo, witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku z zaginionego lądu. Następny odcinek pojawi się po dobiciu 2000 łapeczek w górę pod tym filmem. Dobra, mamy tutaj przed sobą jakiegoś dinozaura. Zespełniło się tutaj kilka dinozaurów, brachiozaury i tutaj ten jakiś inny. Aha, to ten z kapturem, trochę inaczej wygląda niż ostatnio. No ale cóż, słońce wschodzi, tak więc my będziemy ruszać przed siebie. Tutaj nic nie zostawiłem, dobra, chyba nie. Dlaczego brachiozaur chodzi po wodzie? Czy ktoś mi to powie? Ja wiem, że ty jesteś duży i tak dalej, no ale nie jesteś Jezusem, żeby chodzić po wodzie, po powierzchni wody. No proszę cię bardzo. O, dobra, do mnie nie idź lepiej, bo jeszcze mnie zdeptasz i to by... No nie byłoby to fajne, przynajmniej nie dla mnie. Dobra, tutaj kolejny, tutaj jakaś dziura. Kolejny brach... Tam jest co? Różowy! Nie, to jakiś flaming czy co? dobra, tak więc może lepiej... kolejny dinozaur, który nie wygląda na przyjaznego, tak więc będę musiał na niego uważać. Dobra, ty chodzisz sobie po wodzie, tak więc ja ciebie za... Wow, jak się tutaj pojawił brachiozaur kolejny. No dobra, możecie, weź może go zjesz. O, nawet ile tych brachiozaurów tutaj jest. Ty zjedz tego. Dwa tutaj nawet są te mniejsze. O kurcze. Dobra, spróbuję ich ominąć. Ile tych brachiozaurów? Co one tutaj robią? Dobra, mniejsza owieczka. Czy ja będę potrzebował owieczki? Chyba nie. Zombiaki. Chyba nie będę potrzebował owieczek, tak więc spokojnie. Lecimy dalej w takim razie. Mam tylko troszkę... A nie, mam mięsko w sumie przecież tutaj. Myślałem, że nie mam, ale dobra. Musimy zrobić sobie kolejny domeczek na drzewie, tak jak w poprzednim sezonie. O nie, tyranozaur! Musiałeś tutaj akurat być na mojej drodze. No dobra, jak tak chcę, niechaj tak będzie, nie ma problemu, tylko... On krzyczy, słyszeliście to? On krzyczy. Co ty tam chcesz? Cicho siedź tam. Nikt cię nie prosił o zdanie. Dobra, tak więc, będę potrzebował drewno. Drewno oczywiście będę potrzebował na siekierę, a siekierę będę potrzebował, żeby ściąć drewienko, żebym... Co on tam się drze, ten tyranozaur? Tak. Żeby zrobić drabinki. Będziemy robić oczywiście... właśnie... Kobla straciłem, którego wczoraj wykopałem. No dobra. Cóż poradzić. Domek na drzewie będzie. Bardzo fajny, mam nadzieję, że mi wyjdzie. A jak nie, no to trudno się mówi. I płynie się dalej. Mówi się trudno i płynie się dalej. Dobra. Zaraz będziemy na równi z tymi brachiozaurami, chociaż nie wiem, czy... One nam nie uciekną zaraz. Mogę wejść wam po szyi na przykład? To by było ciekawe. A wiecie, że ciekawość to jest ciekawa. Dziwna. Dobra, mniejsza o to. Dobra. Tyk, tyk, tyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Gdzie to jest? Tutaj jeszcze mamy ostatnie kawałeczki drewna. I będzie pięknie teraz. Dobra, jeszcze. Jeszcze ze dwa tutaj. Elegancko, kurde. Dobra. I może jeszcze to. I może jeszcze to. Dobra, gites. Gites majonez, tak powiem, gites. Gites, gites. No to cóż. No to cóż. Teraz możemy iść spokojnie na dół. Mam dużo drewna, aż 10 tylko. Nie, 16, sorki. Tak więc to nie jest jakoś super dużo. Znowu te lagi się dziwne za... nie krzycz. Teraz one krzyczą. Dobra. Teraz robimy sobie z drewna deski. Z desek troszeczkę tylko patyczków. Dobra. I teraz jak się drabinki robiło? Znaczy no... Drabinki w sumie wiem, jak się robi, tak więc po co ja te pytanie zadałem, to ja nie wiem. Dobra, ile nam będzie potrzeba i jakie drzewo w ogóle wybierzemy, żeby się na nie wpiąć? To będzie też ciekawe. Cicho, cicho, cicho.
Cicho, 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 nie zdeptajcie mnie. Taka prośba ode mnie. Wiem już jakie, te. Ja bym chciał te drzewo. Tyk, 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 tylko o nie. Że to będzie tyle, będzie trzeba tutaj tych drabinek dać, że to masakra po prostu. Nie starczy mi raczej na nic. Czyli nie będziemy, no i dobra, i tutaj mi starczyło, no to naprawdę. Wszedłem? Nie wszedłeś, wszedłem. Odejdź proszę. Dziękuję bardzo za odejście. Tyk. Dobra, i gites. Teraz i tak będzie za mało. No ale dobra, poradzimy sobie. Dorobimy trochę patyków. Tyk, 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 tyk. Dobra, dorobione. Coś nam te brachiozaury słońce zabierają. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra. O, dobra, teraz. Przestań ryczeć. Masz głos jak słoń. A dinozaury nie mogą mieć głosu jak słoń. Dobra. Czy nam teraz starczy? Mam aż 32 drabinki. Gdzie nam to starczy? Chyba nigdzie. No ale dobra. Trudno się mówi. I idzie się do góry. Dobra, na ludziku tutaj starczy wszystkiego. A jak? Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i myślę, że tutaj można by było ogarnąć właśnie sobie ten domeczek. I byłoby świetnie. Wiem, że to drzewko jeszcze troszkę wyższe jest. Ale takie by mi wystarczyło. Patrzcie, jakie mamy tutaj świetne widoki po prostu. Tak więc tutaj mamy las. Nic mi tutaj nie wejdzie. No chyba, że będzie tutaj sobie pterodaktyl ten latał. Ale tak, to chyba nic mi nie wejdzie innego. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tak więc będzie trzeba tutaj wszystko wyrównać. Dobra. Tyk, tyk. Pięknie. I jest gites. Majonez. Dobra. Jest ładnie. Jest pięknie. Wszystko pięknie. Tutaj pięknie wygląda. Możemy śmiało zejść. Auć. No dobra, może nie aż tak śmiało. Dobra, pięknie. Teraz by się przydało oświetlić to trochę. Mam pochodnie. Tak więc możemy oświetlić, bo zaraz będzie ciemno, a tutaj będzie nieprzyjemnie w nocy. Pewnie jakieś potworki się zrespią. Znaczy dinozaury pewnie jakieś, albo się nie zrespią. Kto wie, to ich tam wie. O, dobra, tutaj już nie muszę oświetlać. Teraz damy jedno tutaj. O może, a dobra, tutaj dam. Tutaj musi być tak oświetlone, żeby wszystko kurczę. Aha, dobra, to już koniec. Dobra, tak więc jakbym teraz chciał skoczyć na brachiozaura, czy by mi się to udało? Czy by mi się to udało? W ogóle dlaczego nie mogę tego mięsa zjeść? Czy ja muszę je upiec? Naprawdę muszę upiec mięso. Kto je upieczone mięso w tych czasach? Ja się surowe, jak jaskiniowiec. A nie jakieś tam upieczone. Dobra, czy my mamy tutaj jakieś dinozaury jeszcze? Gdzie jest w ogóle ten tyranozaur? Mam nadzieję, że zaraz mnie tu nie zajdzie od tyłu. Bo to by było bardzo, no na pewno niebezpieczne. Kałamarnice, które, o tam ogon był jego. Dobra, idziemy do tych różowych ptaków jeszcze. Zastanawiam się tylko, czy one są niebezpieczne. Czy jeżeli bym je oj, tutaj na bagna aż wszedłem. Jeżeli bym je zaatakował, to czy by mi się coś stało? Ale nie widzę ich, kurczę, chyba gdzieś sobie chyba poszły, no. No nie, no. Dobra, trudno. Trudno się mówi, damy radę. Cicho, 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 cicho. Cicho, 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 cicho. Cicho, cicho, cicho. Dobra, słoneczko sobie zachodzi powoli. Ale to nic nie szkodzi. W ogóle zapraszam was na... Tam jest pustynia tak w ogóle. Zapraszam was na moją grupkę na Facebooku Angularowe Misiaki. Dołączyć możecie. W opisie jest link. Tak więc możecie tam dołączyć. Śmiało, ta pustynia jest piękna. Czy podoba wam się też ta pustynia?
mi bardzo. Tak więc może będziemy tutaj szli później, jeżeli nas tutaj coś zainteresuje fajnego. A jeżeli nie, no to trudno. Dobra, wracamy do naszego domku na drzewie. W sumie trochę trudno tam się wchodzi, no bo że może nie trudno, ale na pewno długo trzeba tam wchodzić do tego domku, tak więc trochę głupio, ale na ziemi też pewnie jakąś bazę sobie zrobimy, tak żeby nie było tutaj za smutno. No nie, są te dinozaury, kurde, ja się zastanawiam, czy one są mocne. Nie, ty tam... Tyranozaur tam jest. Aj, może będziecie walczyć. Ja tutaj... Czekajcie, zapiszę sobie kordy, żeby nie było. Dobra, zapisałem. Nie wiem, nie chcecie walczyć? Tyranozaur i te. Ja bym chętnie pooglądał. Dwóch na jednego, no ale... Co? Czemu mnie kura goni? Co się stało? Co się stało? Co to jest? Czemu tak? Ej, kury są nawiedzone! A one mi biją w ogóle? Ała! Dlaczego kury? Dlaczego kury są? Spokójcie się, ej! Jak to tak, kury? Co z tymi kurami jest nie tak? Nie rozumiem tego. O co chodzi, nie? O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia. Nie mam po prostu pojęcia. Dobra. Wchodzimy do góry. Mnie nawet kury biją, tak więc jest... jest niedobrze na pewno. Może to takie, wiecie, pradawne kury. Które właśnie były agresywne. A może i nie. Dobra, i tutaj będzie trzeba coś zrobić. Ja mam deski, mam jeszcze troszkę desek. No to tak. Tak. A nie, dobra, tu już nie. To jeszcze tutaj będzie trzeba zrobić. Tak. Dobra. Jest pięknie. To teraz chyba będzie... No nie wiem, płotki chciałem zrobić, ale w sumie mogę jeszcze dorobić trochę desek. I... Oj, dobra. Teraz będzie więcej jeszcze. Tak. Dobra, teraz jest piękniej. No i tylko tutaj kliknę i wszystko zrobione. Ta-dam! Pięknie? Pięknie. Piękna noc. Wszędzie wokół nas dinozaury. Ja tam byłem wczoraj? No, dobra, byłem. Trochę za dużo tych brachiozaurów tutaj. No, ale myślę... Myślę, że sobie z nimi poradzę. A ty co ty tutaj robisz? Co ta owca tutaj robi? Ktoś mi to powie? Jak ty tutaj weszłaś? Jaki parkurowiec, nie? No nie, masakra. Powiesz mi, co ty tutaj robisz? Ej, dziwne rzeczy się dzieją w tej serii. Kury biją. Owce, kurczę, parkur ćwiczą. Dinozaury są jakieś dziwne, spokojne. Dobra, ja się nie będę czepiał, no skoro tak już ma być. No to trudno, ja lubię dziwne rzeczy, tak więc... Ja chętnie jeszcze pooglądam różne dziwne rzeczy właśnie. dobra, tak. Aj, bo tu była ta drabinka, kurczę. Dobra, to oddamy to. O, dobra, pięknie. No, dobra, słuchajcie. Na dzisiaj będziemy kończyć, tak więc dzięki wielkie, że obejrzeliście ten materiał i do zobaczenia w kolejnym odcineczku.